Siemanko, witam serdecznie. Dzisiaj sobie pobawimy się w ten nowy objective odnośnie nowego eventu, tak? Jest po prostu taki objective, że tam mamy zrobić jak najwięcej winów, 5 meczów można rozegrać codziennie, nie? Przez 14 dni, no i tutaj zobaczymy sobie, jak to wygląda poziom, czy damy radę tam na oponentów. W każdym razie mamy nowe mecze Footlife, program droga do finalu, u maksymalnie 5 razy dziennie można rozegrać. Jest tematyczna grupa zadań odnośnie tego, które można robić, nie? O, rozbudowę zadania. Jego technikę z ręką, coś tam kupowałem, także w sumie spoko. Jak będzie bramka, to tak będzie tu. Stadion już fajnie wygląda, naprawdę. Mamy informę Milika, informę Lewandowskiego. Póki co na 9 meczów, w zasadzie 8, bo nasz klub zagrał 8, ma 4 bramki strzelone. Jeżeli chodzi o lewego, na 8 meczów strzelał 10 bramek, także statystyki bardzo dobre. A puchacz daje bez asysty. Aha, odnośnie się puchacza. Oczywiście przypominam, że licznik rzutek puchacza wynosi 15. Także no tak to się dzieje. Jo. Dobra, zobaczmy sobie to. To są mecze towarzyskie, anotycy finału, tak? Jak widzicie, mamy 5 meczów codziennie do rozegrania. Jeżeli będzie nam tutaj szło, to możemy sobie się pobawić. Także zobaczmy, przechodzimy do pierwszego meczu. No tutaj już mamy kanał do jakiegoś, tu już fajne składy będą. Prawie jaki będzie poziom. Wow, to już rzutkę do Ronaldo. Tam śmieszy to i koszulkami. Ten jak go przepchnął tam. Kolejny. Jak go tam wypuścił? No cóż. Chyba to łatwo nie będzie. Ale no pierwsza runda rozrywkowa. Tutaj by się pojawił. No i mamy ruch. By the way, można ustawić 4-4-2, tylko ja mam tutaj pod ofensywę 4-4-2. Nie pamiętam. To chyba będzie sobie trzeba ustawić inny strój wyjazdowy, by the way, bo będzie nam tak ustawiać. Nie jest dobre. Go upamykamy pokonać. Dobra, to dwa za jego. Z takich opresji wychodziliśmy. Także nic nie jest stracone. Musi tam te kurwy odpalić. Tak. Okej, prawy. Tak się pogubili. Czemu płakami grać? No, to jest taki go-to-go-gi, taki challenge, nie? Że po prostu tak sobie wymyślę, że będę połkami go tylko i wyłącznie i tyle. Tak dla zabawy po prostu. No tutaj jest ciężko ogółem, ale o to chodzi, żeby bariery przełamywać. Oj, te żyteczki.
A czy w sensie Podolskiego, to znaczy, no nie wiem. On ma, wiesz, o to chodzi, że on w grze ma flagę niemiecką z tego, co się orientuje. No i ze zgraniem będzie lipa. A też jeden z w zasadzie zawodnik, jakiego mam z Ekstraklasy, no to jest Wiśniewski. No może tam jakiegoś linka bym z nim złapał, nie? Nie wiem, w sumie można przetestować. No tak, 85 pace'a. Ogólnie najszybszy środkowy obrońca, jeżeli chodzi o polskie karty ogólnie, bo... A no mówię, no ja go mam w składzie, także wiem, co to za karta, także spoko. O nie. Też prawda jest taka, może po prostu do... Pierwsza runda rozgrzewkowa. Idzie tak sobie. I tutaj też nie wiem, jak jest z matchmakingiem na... Gdyby, no. Niby to się chyba jakoś sugeruje rankingiem w Rivalsach. To? Nie. Dobra, zróbmy jakieś zmiany. Zieliński już to oddycha rękawami. Dobra. Nie wiem, czy będziemy to grać. Nie wiem, czy rozegramy wszystkie. Ten piątek jakoś się tam... jakoś mu się tam nie chce w to pole karny dojść. Wiesz, masz zadania, znaczy... Masz po prostu taką serię zadań, nie? I co, ileś tam meczów, masz jakąś tam paczkę... ten, najwięcej możesz wygrać 21 i tam masz po prostu paczki niewymienne. Tam najpierw jakaś taka złota paczka, później jakieś coraz lepsze i lepsze. Okej. No i jest szansa na dobrą rzutkę. Nie. Nic z tego. Mamy pierwszy mecz za sobą, niestety jest szygana. No tak, tak, już sprawdzam, już sprawdzam. I badamy tego Poldiego od razu. Dla widza. Ogólnie jeżeli chodzi o wymagania tego, to po prostu możesz grać swoim składem, bo jedyne ograniczenie to, że może być maksymalnie jeden na wypożyczenie. To jest to, droga do RTTF, nie? I tu masz, jak wygrasz 3 mecze, to masz tam z dużą złotą paczkę, później masz rzutu później za 6. Później jest na przykład fanatycy finału, no to tam Electric Prime 12, 15, 18, za 21, no to jest jakby finał, nie? I masz mega paczkę rzadkich kart. I za wszystkie, no to masz tą paczkę, to jest bodajże 24 rzadkie. No i ogólnie kwestia jest taka, że możesz maksymalnie 5 meczów na dzień i to wszystko trwa 14 dni, także tak potencjalnie 70 meczów. Także jak wbijasz to dziennie, nie powinieneś mieć problemu z robieniem tego. Aczkolwiek no jest ograniczenie, także nie możesz jednego dnia zagrać wszystkich. No dobra, no sprawdźmy w takim razie. O, takie nawet jego tempo, mógłby mieć więcej. Dobra, no to tam go testujemy. Dobra. Wybitne. Mówię, że szeboruca. No tak, testował. My tak zagramy meczek. Też jak to się będą sprawdzać. Okej, okay, jak to można zrobić? Szeboruca na budę, okej. Okay. Ławki mówisz? No tak, rzeczywiście. No dawaj znam tego przeciwnika. A to zrobimy tak, że tutaj postawimy piątka i wpuścimy Podolskiego w pierwszej minucie. O, od razu. A później z ławki ewentualnie minik. No, dobra, mamy w końcu oponenta. Kolorowe składy wszędzie. 4, 2, 3, 1, no to jest moja startowa formacja jako SPO. Później ewentualnie na 4-4-2 przełączymy i będzie grał jako napastnik. O nie, znowu Koma. Po prostu drugie te stroje, co mam. To będzie trzeba zmienić. A jeszcze piątek jest na boisku, dobra. No tak, bo Podolski wyjdzie dopiero jak piłka wyjdzie na aut. Okej, wybite. Okej. Okay. A ten Wiśniewski to nie jest za szybki, to jeszcze ma... To jeszcze ma tam chyba jakieś 194 cm. Bardzo duży też jest, bardzo dobry wzrost ma. On był z broni. Tak jest. Jest padne.
To była kluczowa okazja na prowadzenie. O, dobrze, tam się oddala, spadnie. 1-0. A poza tym, no to można to nawet zgledzić jako rzutkę puchacza, nie? Także licznik rzut puchacza wynosi 16 i to była jedna z bardziej skutecznych. Także no. O, widać, zdecydowanie. Pewne interwencje, dobrze łapy piłkę. O nie. Dobrze to zablokował. Dobrze. Podolski wybija, odda zagrożenie. Ej, Gosik. Prostopadłem, bardzo dobre podanie Wierzyńskiego. Mógłbym rzucić na Podolskiego, niestety nie. Donnarumma wyjeżdża z bramki. Niestety spalone. No do przerwy. 0-1. Znaczy nie do przerwy, bo jest 30 minuta. Ale blisko przerwy. Już tam do tego plachety miałem podanie uruchomione, ale niestety nie dał rady sobie z obrońcą przeciwnika. Josika wypuśćmy. Świetnie teraz utrzymuje piłkę po właściwej stronie linii. Nie udało się tym podaniem znaleźć Kosickiego. O nie. Mamy przechwyt piłki, muszą teraz uważać. O, przeciągnięta górna piłka. Doleci spokojnie do bramkarza. Oks bez problemu, kolejny razem łapie piłka. Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Nieudana próba Halanda. Turbo. Nie rzucajmy tym razem. Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko. Nie udało się. Tutaj Bereszyński znalazł przestrzeń. Podolski ładnie wybiega, strzał. I mamy bramkę. Łukasz Podolski, proszę państwa. W debiucie. Naszej drużynie strzela bramkę. Na 2-0. Piękne wybiegnięcie do piłki. Skutkuje podwyższenie prowadzenia. Mamy 84 minutę, 2-0. Możemy uspokoić grę. Aczkolwiek akcję zawsze można się pokusić. Jako że przeciwnik swoją agresywną taktyką pressingową może tutaj otworzyć nam wiele przestrzeni, jeżeli dobrze to zrobimy. O, uruchamiane jest turbo Gosika. Nie udało się przejść, ale dowodzimy zwycięstwo. Także bardzo udany debiut zarówno Borusa, który kończy z czystym kątem, jak i Podolskiego, który kończy z golem. Lecimy dalej. O, no to tutaj już mamy i Mbappe, i Viniciusa, i Messiego. Jeżeli chodzi o światek fifowy, to jednak jest to zdecydowanie plejada gwiazd. Ale nas to nie przeraża. Nie takich przeciwników pokonywaliśmy. I dobra interwencja w obronie.
krótko, postanowili rozegrać stały fragment. Mbappé teraz przy piłce. I Bóg z broń. A więc Sarzniol. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Oj, ależ błąd Bereszyńskiego. Dzieliński przyjmuje piłkę. Piątka. Lewandowski przy piłce. I niestety. Trzech. Blok, ale jeszcze otrzymujemy przy piłce w polu gry. Podaję do Płachety i ustanawiam wynik na 1-0. Niestety prawdopodobnie nie uda nam się wpuścić Podolskiego, ponieważ nasz przeciwnik wyszedł z meczu. Mamy dwa mecze wygrane. Zostały jeszcze dwa. I tutaj mamy niebieski z Ronaldo. Piero. Także na tym etapie nie mamy słabych drużyn. Mamy Podolskiego od samego początku i będzie dobrze. Zieliński został wypuszczony. Tutaj Piątek do niego podaje. Zieliński strzał z daleka, niestety dechała broni. Próbujmy Piątkowski tutaj uderzyć główką. Główka do niego trafiła, ale niestety nie udało się przejść w bramki. Strzał niecelny. Ciski utrata piłki. Foden zostaje go kąta, ale Boruc broni spokojnie. Niestety Wisiewski nie daje rady z Dalgliszem, ale Bóg znowu broni. Okej. Okay. I Lewandowski. Na 1-0. No możesz mieć tutaj najlepszy skład. Najważniejsza jest wola walki. Gino tutaj obiega, ale... I tutaj już tego Dalgliša znalazł. Ale tutaj mamy szczęście, bo Dalglisz bawi w słupek. Znowu podanie prostopadu do Dalglisza. Nasz przeciwnik gra bardzo jednowymiarowo niestety. Troszeczkę za bardzo się dał dwie lewy, niestety tutaj mu się nie udało. I w dalszym ciągu. Nie wiem, który już to dobra interwencja Boruca w walce z Kendagliszem. Ale tutaj niestety Ronaldo wygrywa pojedynek główkowy. Cholera jasna. Okej, dobrze, jak wy 1-1. No niestety to już żółte rożne. Jednak naszą małą piękną Achillesową. Jednak ciężko, jednak mamy problemy z tym Ronaldo. Zieliński przyjmuje piłkę. Niedobra teraz decyzja Piotra Zielińskiego. No niestety. Jednak widać tutaj klasę naszych zawodników, naszych rywali i umiejętności. I kolejna obrona Boruca. No to niestety Cristiano Ronaldo sobie z tym nie jest w stanie poradzić. Trzeba się postarać o prowadzenie. A ja z takimi podaniami będzie ciężko. Mamy 2-1. Pytanie, dlaczego tak się dzieje? Na pewno trzeba jednak przyznać, że rywale umieją, ale popatrzmy,
Niestety. Mogę sobie to gronić, ale... Wbija piłkę pod nogi Fodena. Cholera. Ronaldo już jest zmęczony tymi ciągłymi wrzutkami do niego. No i znowu Borus wypluwa. Dobra, trzeba wykonać parę zmian. No i niestety, kurczę, z niekorzystnym bardzo wynikiem jest 4-1. Jednak przeciwnik przeważał. Tutaj oddała 16 strzałów na naszych jedynie 5, także... No tutaj niestety, to jest mod składu. Pozwoli mu do zwycięstwa. Wracamy do najmocniejszego składu. Boruc oraz Polski. W dalszym ciągu w charakterze rezerwowych. Jedne rozgrywki na szczeblu europejskim tutaj są dla nas wyzwania, niewątpliwie. Ej, dobrze weszliśmy w mecz. Dobrze, pod polem karnym rywala. Cierpliwie czekają na okazję. Dobrze, piłka wycofana ze skrzydła. Niedzieliński niestety nie trafia, ale, no, ale miał dobrą pozycję. W dalszym ciągu nie udało nam się wyrównać. Będzie miał okazję do wrzutki. Wyszyński blokuje, dobrze. I kolejny drożny. Nie, ale trzeba tutaj znaleźć jakąś opcję, bo... Oj. I znowu cholerny rzut drożny. No i co pauzujesz, kurna, nie wyjdę z meczu. Opie. To ty będziesz mi tu pauzował. Nie, no co jest? I cyk. Nie, to gaza. Przesady. To Milik, no ale niestety. To jest fał. Oj, no dobrze sobie wypracował pozycję, ale niestety. Nie uderzył prosto w bramkarza. Cholera. I przeciwnik próbuje grać na czas. Okej, udało się Milik nie zablokowany. Niestety, to było mi tutaj przypisać przeciwnikom. Dobrze, tutaj Zieliński. I piękna piłeczka do Lewandowskiego. Proszę bardzo. 2-1. Jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Teraz zmienimy taktykę na stanny pressing. Bardzo ryzykowne, ale musimy jednak... Nie, jednak ten Zieliński nam się tutaj przyda, zarówno jak duet napastników. Ewentualnie... Można tutaj Rosickiego i tutaj dać Wiświaka. Dobra, lecimy.
Niestety nie. Wyszedł ten Coutinho ładnie, ale często broni. 10 minut do końca tego meczu. Rzut nieudany niestety. Oj, ależ błąd. Na szczęście udało się. Trzeba jednak tutaj grać na spokojnie, bo każdy błąd nas oddala od możliwości wyrównania. A niestety spalony. Tu się go odzyskuje. Do lewego. I piłka wpada do bramki. 2-2. Zmieniamy na formację defensywną, że tutaj sobie pressingiem sprawy nie utrudnić. Okej, dobre minięcie popatrza. Oj, 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 i błąd. To może być ostatnia szansa na zwycięską bramkę. Dobra. Udało się doprowadzić do remisu. A tutaj Zieliński jeszcze jest bardzo zmęczony. Zresztą nie od tego. Nie poddajemy się żadnym wypadkiem. O nie. Aś. No dobra, no to że nam szczęście nie znaczy, że nie możemy odrobić jeszcze. Ojcie, nie fał. Krótko. Ale jednak to jest z daleka odległość do strzału. Łacheta przy piłce. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Aj. Mogę od Brylewskiego, niestety nie udało się. Głęboko pole karne zagrywa. Nie, nie tak, źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Cholera. Lewy tutaj wychodzi, ale niestety do niego nie trafia. Mamy powrót piłki do Pochety. Eta dobrze wyszedł. Nety, niestety nie udało się znaleźć Lewandowskiego. No nie. Oj, 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 błąd. Już chyba ciężko będzie Mbappe dogonić Lukaczowi. Jednak daje po sobie syczenie znać. No i niestety, na tym etapie już. Nie będzie łatwo. Ale próbujemy w dalszym ciągu, może chociaż 4-3. Aj, co się tam stało w ogóle? Tylko minuta dodatkowego czasu. Oj, dobrze zapowiadała się ta akcja. No niestety, delikatnie. Co to próba, aczkolwiek. Nie zauważyłem tego spalonego, ale od czego jest sędzia? No niestety. Ale no, walczyliśmy do końca. I leci centra w szesnastkę. Co z nią zrobią? Ale dobrze teraz piątkuje, brawo. Okej. 4-2 dla przeciwnika. No, także no jeżeli chodzi tutaj o nasz bilans,
zawodów fanatystów, finału zawodach europejskich związanych z Ligą Mistrzów, no tutaj mamy jednak dwie wygrane i trzy porażki. Człowiek ostatni mecz był bardzo wyrównany. I otrzymujemy jakąś kartę Brazylijczyka. Portugalczyka. Raczej nam tutaj nie pomoże, aczkolwiek zawsze dobrze coś dostać. I paczkę 2 złotych, pokażę. Mamy tutaj dostęp do wody, mamy. Także... Daję łyku wody. Jest to Gonçalo Guedes. A nie na paczkę. Neto. Chyba jeszcze 85-83. To Alexa Remigo i duplikat Osimhen. Okej.